Cześć, witam serdecznie, jestem Bartul, wznawiamy grę, jesteśmy w siódmym dniu już, dotarliśmy do siódmego dnia. Lekko rana dochodzi do siebie, głodna w ciąży, matko i córko. Czekajcie, bo ja muszę tu się jej dać do roboty, do gotowania. Marko niech idzie spać. Na razie żarcia nie ma, co prawda moglibyśmy zjeść konserwę, ale na razie to nie jest istotne. Ona tylko ugotuje i zaraz pójdzie spać. Livia. Dlaczego ta sobie siadła na laurach? Ile w ogóle mamy wody? Aha, miałem sobie zrobić, czekajcie, miałem sobie zrobić siekierkę. Właśnie. A tutaj nie robi dwa posiłki. My to mogłoby robić nawet cztery. Dobra, niech robi cztery posiłki. Zaraz zrobimy sobie siekierkę, moi drodzy, i będziemy mogli rąbać wszystkie meble w końcu. Pięć. O kurczę, dobrze, że to wziąłem ze sobą. Ja cię pierdzielę. Albo ludzi. Ciekawe. Chyba siekierka jest bardziej większe obrażenie zadań niż nóż. Mamy lepszą kuchenkę, która zużywa mniej opału, czyli mniej wody i mniej... Mniej wody i mniej opału. Dobra, tam, teraz mamy sikierkę i patrzcie, możemy wszystko rąbać. Czekajcie, to chyba nie krzesło. Czy to jest krzesło, rąbanie krzesła? Nie, to zrobanie krzesła chyba. Cholera, nie wiem. O, tutaj mamy szafę. Dobra. Właśnie o to chodzi. Będziemy mieli darmowe drewno. Nie wiem jakie ilości, ale... Czekajcie, bo nic mi gra nie pokazała. Nie ma nic z tego drewna tutaj. Aha, bo muszę zebrać teraz. Dobra. 8. To jest generalnie motyw z siekierą jest potrzebny jak idzie zima, gdy potrzebujemy dużo opału. Ale mamy deski, więc będziemy mogli sobie robić, zabijemy sobie zaraz okno. A, ona jest głodna. Czekajcie, bo nie nakarmiłem jej. Ta też jest głodna zresztą. Ja pierdziu, wszyscy są głodni. Najgorzej właśnie z tym jedzeniem. Jeszcze by przyszedł handlarz. Tutaj można by te kilka desek wziąć z tego. Tak, to robimy chyba krzesło tutaj. No, przez jakiś czas nie będziemy musieli drewna zbierać, więc będziemy mogli sobie jakieś inne rzeczy zabrać. Sporo opału, 22 jednostki. Dobra, tutaj tyle. Aha, dobra, to on mnie tutaj rąbie już. A co to jest, łóżko do porąbania? No handlarza znowu kuźwa nie było. Jaki kuźwa to jest pech. Muszę to wziąć niestety. Zrobić, bo... Bo nie mamy mięsa. Wow, 10.
No to ładnie, teraz mamy teraz drewienka i podpałki. Czekaj, on tu będzie rąbał drewno, czy jak? Łóżko. Ja pierdolę. Łóżko porąbałem. Świetnie, tak właśnie myślałem, że to jest kurwa. Patrzcie, mamy 4 te, możemy 8 tych znaleźć. Żarcie, 8 sztuk. Osiem. Pierdolę, ale zrobiłem interes, kurwa, życia. Czekajcie, bo ona jest głodna, to niech zje. I co, będziemy ruszać dalej. Czekajcie, może zrobię filtr, żeby trochę wody zebrać. Mamy tylko 9 jednostek. Lekko ranna jest dalej ona? O kurde. Niedobrze. No i widzicie, nie przyszedł handlarz. Kurde, że ja mogę łóżka ten rąbać. On też jest popierdzielony. Mam nadzieję, że złapiemy tutaj szczura. Bo żarcie nam znowu się kończy. Na następny dzień jeszcze wystarczy, bo mamy tutaj jeden posiłek, jedną konserwę, ale to nie zaspokaja głodu w pełni, więc już nam braknie. Czas się skończył. Zmęczona, to ona muszę śpić, spać w łóżku. Cholera. Czekaj, co nam potrzeba? Jedzenia nam potrzeba i trochę surowców, czyli potrzebne nam materiały. Bardzo dużo. Jedzenia niewiele tu jest. Niebezpieczeństwo. Kurde, ale jedzenie i leki. Dobra, idziemy tutaj na dworzec kolejowy. Jedzenia tu jest niewiele, co prawda, ale to chyba niedobry pomysł jednak. Dobra, to jest niebezpieczeństwo. Przygotuj się. Drewna już nie będziemy brać. Jak widzicie, mamy 34 sztuki. No chyba, że nie będzie już co brać, no to drewno weźmiemy. Ale powiem wam, że chyba tutaj można zginąć. W tej lokacji. Chce się napić. A tam się nie da, dobra. Wejść. O cholera. Ale żarcia. To mi weźmy wszystko na razie. Trzeba uważać.
O. Będziemy mogli sobie znowu gotować coś. Super. Wiecie co, fajnie by było, gdybyśmy jeszcze znaleźli coś, co... O! Wow! Co my możemy mu dać? Takie drogie te żarcie tu jest? Shit. Dobra, na razie może zostawmy. Czekać. To czekajcie, może weźmy to tylko. I jeszcze sobie dorzucimy coś, nie wiem, wody może, czy ja wiem, konserwa. Bo się nie chce na to iść. Chyba sobie żartujesz. O! Tylko, że ja nie mam kawy, więc mi zajmie jeden slot. W plecaku miejsca nic. Wiecie co, najgorsze to, że mam trochę tych rzeczy zabrałem ze sobą. Wow. Opatrunki, właśnie opatrunki. Spróbujmy może na górę pójść, co? Dobra, zobaczmy tu jeszcze tu. Ewentualnie zaraz skoczymy na górę. O, wow. Dobra, fajnie. Tylko, że zabrałem ze sobą te graty. Cholera, to pewnie intruz. On tutaj chyba nie jest w stanie dalej uciec, nie? Wyjść stąd poza ten obszar. To jest potrzebne. Ej, czekajcie, po co to wziąłem? Dobra. Otwórzmy to jeszcze te drzwi. Ja pierdziu, tam jeszcze sporo rzeczy do przeszukania. A, tu nie ma nic. Dobra, wracamy.
Żarcia sporo znalazłem. Bardzo dużo żarcia, bo z tego zrobimy 2-4 posiłki i konserwę jeszcze mam. Tylko że nie wykorzystałem tych rzeczy. Dobra. Jeszcze będziemy mogli tutaj wrócić, tylko ja muszę się uzbroić, bo tutaj chyba jest niebezpiecznie. Ciekawe, czy przetrwaliśmy noc. Dzień 8. Amunicja, które użyliśmy, by ich odpędzić. Skradzione przedmioty. No kurwa, konserwę mi zawalili. Liwa ma głęboką ranę, trzeba ją opatrzyć. Cholera jasna. To czekajcie, to musi w takim razie tego, ta niech zje. Smutny, zmęczony, to nie on sobie posłucha radia. Jest 13 stopni w domu, a czy ja mogę tutaj de facto zabić 14? Ja chcę tą zielarnię. Może lepiej sobie zostawimy okna, żeby nas nie atakowali. Czekajcie, ja się muszę przespać, bo jak mam iść na kolejny wypad, to muszę być odpoczęty. Czekajcie, zjedzmy konserwę. Ktoś przyszedł. Idziemy zobaczyć. Jak ktoś będzie potrzebował pomocy, to podziękujemy za współpracę. Aj, nic cię tu nie złapało. No kurde, Bela. Wszystko gotowe, co to jest? Sprawa wygląda następująco. Udało mi się dogadać ze znajomymi po drugiej stronie i wszystko ustalili. Przepraszam. Możemy was wydostać w ciągu kilku dni, ale wycieczka nie jest za darmo. Zrozum, muszą zapłacić za to odwrócenie uwagi sierżanta, by bezpiecznie przepłynąć. To jak? Masz towar? Przyjdź później. Kuźwa mać. Dupę zawracam. No nic się nam tu nie złapało, cholera. Czyli co ja potrzebuję, żeby... A, termostat potrzebuję. Dobra, termostatu nie ma tu na razie. Czy nie, termoregulator. Żeby piec ulepszyć. Ej, patrzcie, znowu mi się skończyło żarcie.
Ja cię pierdzielę. Sporo tego brakuje nam. Wszystkie deski stracić, to nie wiem, czy dobry pomysł. Dobra, a zróbmy to. Jak już zrobiłem dwa okna, to zróbmy trzy. No dobra, będziemy musieli to zaczekać. Pozbyłem się całego drewna. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie. No ale tutaj jeszcze. Tu jest jeszcze jedno przejście. Nie, czekać, tu jest ściana. Tutaj się udało mi zabezpieczyć teren. No i tutaj mamy drzwi. Nie, mam nadzieję, że to pomoże. No, posłuchamy sobie muzyczki teraz. Tylko takiej bardziej radosnej. Temperatura spada, mamy zachmurzenie i możliwe samopady deszczu. Nasza rada na zimne wieczory, złapę dobrą książkę. Kubek ciepłej herbaty i umość się wygodnie w fotel lub przed kominkiem. Gdzie zima. Bo sobie mogę tutaj siąść, nie? I posłuchać trochę muzyki. No tutaj się nam nic nie złapało. Co, co potrzebujemy żarcia? Potrzebujemy trochę znowu materiałów. Potrzebujemy termoregulator. Temperatura spada, ale mamy piec już zrobiony, więc to jest spoko. Można by fotel sobie stworzyć. O, warzywa. Będziemy samowystarczalni. Ale najpierw muszę ulepszyć budynek. Wiecie co, kurde, jesteśmy już... dotarliśmy do 8 dnia i raz tylko handlarz przyszedł. Porażka. O! Zapewnia ochronę przed kulami i przed nożami. Będzie można tutaj wrócić do tego miejsca, w którym przed chwilą byliśmy. Dobra. Śpi w łóżku. Ona może niech czuwa, żeby nas nikt nie napadł. Jedzenie niewiele. Hmm.
Jedzenie niewiele, piekarnia, jedzenie niewiele, materiały bardzo dużo, jedzenie bardzo dużo, niebezpieczeństwo, niewielka kamienica, kurcze pieczone, to jest niebezpieczeństwo. Musiałbym wziąć ze sobą pistolet. Bo mamy zaciszny dom. Cholera, jedzenie niewiele też. O! Jedzenie bardzo dużo. W szkole zdaje się była potrzebna... dobra, idziemy do tej szkoły. Weźmiemy ze sobą to. Może ten łom się przyda jeszcze, co? No, pistolet to zostawimy. Aha. Dobra. To jak zostaje, to nasi pobratymcy mogą chyba w domu używać podczas ataku na przykład. Tylko mamy zabite trzy drzwi, więc nie wiem, czy to... A widzicie, tędy nie przejdziemy. Ale tutaj użyjemy. Zaraz wam pokażę, gdzie. Generalnie teraz potrzebuję wszystkiego. Chyba zdaje się, że na górę można wejść. Właśnie. Ej, i tam pewnie też coś jest. Najgorsze to właśnie, że nie było handlarza. Kurde, jaki pech. Myślę, że tego więcej chyba nie potrzebujemy. Ja potrzebuję żarcie, więc de facto... O, tu jest ta salka, widzicie? I tutaj było potrzebna piła. No właśnie. Super. Przepraszam się, to możemy tylko raz użyć. Kurde pieczone, czy ja to potrzebuję? Mamo, to straszne, moją koleżankę zabił dziś pan snajper, już jej nie zobaczę. Była taka miła, co ona mu zrobiła? Wyłączyli prąd, a nauczyciel powiedział, że zostaniemy dłużej w szkole. Nie wiem czemu. Tęsknię za wami. Obiecali, że dostaniecie ten list. Zabierzcie mnie do domu. To sobie zaraz odblokujemy. Jak to tutaj przyszedł? Szczury? Kurczę, 22:51? To ten czas tak leci. A tutaj jeszcze potrzebne są te. O matko. Piła. A gdzie te żarcie jest? A tutaj uwaga na tych ćwoków. Wezmę sobie to, to się może przydać. Jako waluta nawet. A, to już tam byłem chyba, nie? Pod tą lodówką. Ten sekretny składzik odkryłem. Matko. Potrzebna jest jeszcze jedna piłka. Ale tutaj części jest. Ja cię pierdziel. Ale żarcia cholera nie ma. Miało być żarcie.
kicha straszna, wam powiem. Co to, jak ja to tutaj podejdę, my zaczną atakować, nie? O cholera jasna. Dobra, ja to wezmę i będę spierdalał, gdzie pieprz rośnie. Szybko spieprzamy stąd. Ażem kuźwa chapnął teraz ładnie. Co prawda żarcia nie ma. Nie, żarcie jest, 4 puszki. Super. Dobra. Ładny łup. Przydałby się jeszcze jeden hełm stworzyć. Dzięki czemu nasi pobratymcy mogliby uniknąć zranienia podczas obrony. Tylko nie wiem, czy tutaj możemy jeszcze jedną ścianę zabić, czy tam okno deskami. Amunicji, której użyliśmy, by ich odpędzić. To znowu nam ukradli to. Lekko rana ma głęboką ranę. Widzicie? Wyszedłem. Wszedłem jeszcze raz. Znowu nas zaatakowano, ale nasze kobitki nie odniosły żadnych obrażeń. Pozostaliśmy więcej jednostek, bo tutaj mamy jedną jednostkę wody i chyba jeszcze te tabletki, no ale przynajmniej nikt nie został ranny. Dobra, to jest tak, najpierw zjemy. Ona też niech zje. To jest lekko ranna i głodna, dobra, na razie niech śpi. Na razie nie śpi. Temperatura jest 13 stopni, więc na razie ok. Zmęczona, to może niech idzie spać. Aha, ja ten pójdzie spać. Znowu nam się nic nie złapało. Ja cię pierdolę. Nie wiem, czy po prostu tu nie jest cholera za blisko. Postawione. Dobra, te śpią. Na pewno nie jesteśmy nic w stanie chyba ulepszyć ani wybudować. Zaraz zobaczymy. No tak, brakuje nam tutaj wszystkiego. O matko. 30 desek. 30 desek. W zasadzie tu powiem wam, że można by jeszcze raz pójść do tej. I tam przeciąć tą kratę. Zabrać rzeczy, które zostały. Najgorsze jest to, że kurde no... Tylko w jednym dniu był handlarz u nas. Szkoda, że to jest takie losowe. O, jest handlarz w końcu. W końcu. Czy ja mam coś na wymianę? O, mam tutaj to. Biżuterię Bimber, dobra, super. To co my potrzebujemy? No i? Ja cię pierdzielę, ale jaja. Dobra, co tu? Bardzo pospolity towar, a miał być bardzo interesujący. Aj. W radiu tak mówili przecież. Opieprzone to jest. Zobaczmy, ile za to mogę wziąć tutaj tych części.
12. Co jeszcze potrzebujemy? Szczerze mówiąc, to dość powszechny towar. Ja potrzebuję żarcie. Ile mam w amunicji? 8 sztuk. Tego mamy też mało. O, świetnie była stoi. No dobra. Zgoda. Widzicie, co na razie nie będziemy go się odsyłać. Zobaczymy, co jeszcze nam tutaj potrzeba, żeby, nie wiem, coś tam zadziałać z tematem ulepszania. Ewentualnie budowy. Możemy to już zrobić. Lampy grzewcze do ogródka i mikser do zielarni lub warsztatu metalowego, ale to ja nie potrzebuję tego na razie. O kurde. Ale czekajcie, przecież ja mogę teraz naprawić te hełmy. Mogę hełmy i broń naprawić przecież w tym momencie. A, możemy też napełniać łuski prochem. To tego nie chcę. Wolałbym chyba to zrobić. Ewentualnie jeszcze jedną pułapkę. Wy wiecie, to chyba tą pułapkę byśmy sobie zrobili, jeszcze jedną. Bo mamy dużo tych. 7 sztuk aż. Jedno się szczury łapać i będziemy mieć żarcie. No. Dobra. Wezmę 2 sztuki tego. Dobra. Teraz sobie cykniemy tutaj pułapkę na myszy. Kurde, goś jest zmęczony. Czekajcie. To też jest zmęczony, ale ona będzie spać. Głodna jeszcze jest, shit. Ha, jeszcze jedna część jest potrzebna. Ja pierdzielę. Nie opłaca się tego dawać na razie. Taki handlarz to powinien przychodzić co drugi dzień, a nie tak raz na jakiś czas. Ale tego się chyba już nie da przesunąć. No dobra, będziemy kończyć ten dzień oczywiście. Zaraz sobie zrobimy jeszcze jeden wypad.
Chociaż wam powiem, że mamy to. Poczekajcie, kupimy jeszcze na full, co się da. Dobra, to mamy multum tego przecież, 7 sztuk. A możemy zdobyć 2 sztuki. Dwie sztuki jedzenia, tak? Amunicji możemy trochę kupić. Ale głównie to... Aha, bo tu nie ma ona już nic. Znaczy on. No to nie. No lipa trochę. Nie opłaca się tutaj, kurczę. Przydałbym się nam te części. Chyba, że to weźmiemy. Ile mamy tego w ogóle? Zero. O kurczę, 3, 2, 1. Dobra, to tyle. Pytanie, czy uda mi się tutaj... Aha, bo ona jest jeszcze głodna. Czy uda mi się tutaj doprowadzić do takiego stanu, że... Ale Korana jest dalej? No przecież kurde, opatrowałem ją. Ale widocznie to było za mało. Pułapki dwie. Żarcie będzie, ale to takie żarcie jeszcze przydałby się nam ogródek. To byśmy mieli komplet, moglibyśmy właśnie te potrawy gotować. Dobra, gość już jest smutny, więc może sobie tu jeszcze siądzie, posłucha muzyki. Chyba, że on musi przy radiu stać. Przy radiu musi stać chyba, no. Dobra, robimy ostatni wypad w tym odcinku. O kurczę, nie sprawdziłem, czy... Aj, czy można jeszcze jakieś okno zabić dechami. Szpital miejski, zachować ostrożność, niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo. Zachować ostrożność. No i co ja potrzebuję? Trochę jedzenia. Może ten dom odwiedzimy. Tylko, że tutaj nie ma materiałów, cholera. Czy w porcie potrzebowałem piłę? Broń bardzo dużo, części bardzo dużo? Kurde, jedzenie dużo, broń bardzo dużo.
Części bardzo dużo. Zniszczony sklep z zabawkami. Dobra. Kamizelka do naprawy. Dobra, ostatni wypad. I kończymy, moi drodzy, odcinek. Czy ja tam mogę iść? A, tutaj mam iść. A ja już tu byłem. Tutaj też byłem. Dobra, to nie. Tylko właśnie, czy ja potrzebowałem tutaj piły? Nie pamiętam. Chyba nie, niepotrzebnie to wziąłem. O, jest tutaj, dobra. Super, super, super. Dobra. Czyli jednak tutaj był potrzebny łom, a nie piłka. Żarcie. I części. Widzę, to tak, deska jedna to mi nie jest potrzebna. Tego ściul mam, żarcie by się przydało. Więc to sobie zostawimy. Łuski? Ale ja na razie nie mam tego, cholera. Warsztatów, które możemy... A, tutaj na górę jeszcze możemy podejść. O właśnie, to jest mi potrzebne. Czekajcie, tego nie będę brał na razie, bo tego mam. To też jest niepotrzebne za bardzo. Zaraz to wywalimy. O, ja pierdziu, jest tu rzeczy. Wow. Teraz tak, wiecie co, sobie to wypierdzielić. To nie potrzebuję tego cukru. To się przyda. Ładnie żarcio tutaj skubnąłem teraz. Niepotrzebnie to brałem, cholera. Gdzie co, tego nie potrzebuję, ziół. Raczej bym potrzebował drobiazgi. Jeszcze raz to będzie trzeba przyjść, wszystko pozbierać do końca. Kawa to mam, to nie. Weźmiemy to.
Dobra, to tyle. Przyjdziemy tu jeszcze raz. Innym razem. Pozbierać te resztę rzeczy. Moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Więc ja się z wami żegnam. Dzięki za uwagę. I co, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Piona.